nauka alfabetu i liczenia, czyli moje propozycje puzli i gier do niestandardowej nauki. W tej recenzji pokażę Wam moje propozycje, moje wybory, jeśli chodzi o puzzle i gry z firmy Aleksander. Magnesiaki już kiedyś Wam pokazywałam na moim kanale, tylko w nieco innym wydaniu, wtedy bajkowym. Tutaj natomiast mamy duże litery, w środku znajdziemy aż 80 różnych liter. Takie literki sprawdzą się fantastycznie nie tylko na lodówkę, ale i na tablice magnetyczne, które bardzo często posiadacie, bądź też można wybrać chociażby takie puzzle magnetyczne. Tutaj są akurat cyferki i w środku znajdziemy taką mini tablicę. Tutaj akurat jest czysta biała. No i w środku mamy do wypchnięcia różne magnesy. Proszę bardzo. Więc tak naprawdę tutaj mamy zestaw z cyferkami, a w połączeniu z magnesiakami, o, proszę bardzo, możemy też układać różne słowa. W tablicy magnetycznej cyferki znajdziemy aż 80 różnych magnesów do wypchnięcia. Oczywiście instrukcje, ale też i karty, dzięki którym dzieci mogą układać sobie różne równania, no i ćwiczyć oczywiście pamięć i naukę liczenia, mnożenia i dodawania. W grze Smok, literka do literki, zabawa polega na układaniu liter wyrazu pasującego do wybranego wcześniej obrazka. Dzieci uczą się rozpoznawania i nazywania liter i układania z nich dowolnych wyrazów. Tutaj mamy takie różne tabliczki z obrazkami, które są tekturowe, matowe. No i oczywiście mamy 96 literek do układania przeróżnych słów. W środku oczywiście znajdują się również żetony oraz instrukcja. Pozostając w temacie alfabetu, kolejna propozycja z mojej ulubionej serii puzzli, czyli zabawa i nauka. Tym razem mamy puzzle alfabet. Jest to najprostszy sposób, aby nauczyć dziecko literek. Zadanie oczywiście polega na dopasowaniu obrazka do puzzla z literką rozpoczynającą jego nazwę. Tutaj mamy łączenie za pomocą fali. Bardzo lubię tę serię puzzli, moja córka również. Także już kiedyś Wam pokazywałam. Oczywiście więcej recenzji też możecie znaleźć na moim Instagramie, także serdecznie zapraszam. Tym razem z serii Sowa Mądra Głowa poleca. Gra i zabawa edukacyjna Alfabet. W środku znajdziemy aż 11 gier i różnych zabaw, które mają na celu zaznajomienie dzieci z alfabetem poprzez zabawę. W środku znajdziemy aż 116 sztuk puzli. Mamy na przykład samolot, obrazek i oczywiście literki. Mamy też żetony, tak? Zbieramy punkty. Pionek do gry jeden. Mamy tutaj pisak, drewnianą kostkę, oczywiście planszę, instrukcja obsługi oczywiście, jeżeli chcecie poznać te wszystkie gry, no i wszystkie puzzle. W środku dołączona jest tablica do pisania i zmazywania literek, która pozwala na ćwiczenie i utrwalanie pisowni oraz doskonalenie sprawności tutaj manualnej, no i oczywiście cierpliwość. Także naprawdę to pudełko zawiera naprawdę mnóstwo różnych form zabawy i nauki, także z każdym razem można odkrywać z dzieckiem coś nowego.
Gra Ale Pare Literki to bardzo szybka i prosta gra karciana i do tego bardzo kompaktowa, w której wygrywa ten, kto wykaże się największą spostrzegawczością. W opakowaniu znajdziemy zestaw 31 kart z 6 obrazkami przedstawiającymi literki. Dwie dowolne karty zawsze mają po jednym wspólnym obrazku, natomiast te obrazki często mają różną wielkość, więc tutaj na tym polega ta trudność. Bardzo fajna gra, no i dość szybka, więc też fajnie, to jest fajny pomysł, aby zabrać ją na przykład w podróż. Z literek przechodzimy do cyferek i nauki godzin. Kolejna propozycja z mojej ulubionej serii Zabawa i nauka. Tym razem mam tutaj świetną pomoc dydaktyczną do nauki odczytywania zegara. W środku oczywiście znajdziemy puzzle i polega to na dopasowywaniu do siebie puzzli z rysunkiem zegara wskazówkowego oraz puzzli prezentujących zegar elektroniczny, który oczywiście wyświetla te same godziny. W środku znajdziemy aż 48 puzzli, także dzieci naprawdę będą miały okazję, żeby trochę poćwiczyć naukę zegara. Cyferki, pisanie, zmazywanie to zestaw, w której znajdziemy 28 plansz na 14 tablicach oraz pisak z końcówką do ścierania. Są to przepiękne tablice do nauki i ćwiczenia oczywiście pisania i pisania cyferek. Mamy różne obrazki, tutaj dziecko może iść po śladzie i oczywiście próbować samemu. Przepiękne pastelowe plansze, które pomogą dziecku w nauce liczenia. Ale to nie wszystko. Z drugiej strony, zobaczcie, mamy wiele różnych zadań matematycznych, które wspierają oczywiście spostrzegawczość, koncentrację i logiczne myślenie, a także analizę. Wszystkie te moje propozycje tak naprawdę są bardzo budżetowe i tanie, ponieważ każda propozycja to koszt mniej więcej około 20 zł. No może magnesy są zawsze nieco droższe, ale naprawdę są warte, bo nie dość, że możemy magnesy takie przyczepiać na tablicę, na lodówkę, no i oczywiście na inne powierzchnie, które oczywiście będą przyczepiać się magnesy. Powrót do szkoły nie zawsze musi się kojarzyć naszym dzieciom z nudnym siedzeniem przy biurku i wkuwaniem. Wspierajmy w naszych dzieciach spontaniczność i kreatywność. Wybierajmy fajne i ciekawe zabawy, które nie będą zrażać ich do nauki. Jeżeli chcecie oglądać więcej takich propozycji, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i zostawcie dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!